Witam Was tutaj, cześć, cześć, znasz i zapraszam Was na kolejny odcinek z Skiskanem z PlayStation 4 Snowfall. Dziś nie mamy jeszcze intra, może będzie później w kolejnych odcinkach. Powiem Wam, że tak zaczynam tak spokojnie odcinek, że dzisiaj naprawdę może się wszystko wydarzyć. Tak, oczywiście przed chwilą nagrywałem Mass Transit, więc część z Was może oglądała, może wie, co się tam wydarzyło. Jakby coś, ten specjal, który tam Wy tam wybraliście, to on się pojawi albo dzisiaj, po tym odcinku, albo jutro. Bo jutro też może się pojawić, to będzie cały czas 500 odcinek. Ale nie ma, którzy go tam zaczynamy budować. Nasi ludzie bardzo chcą się budować w naszym mieście. Chociaż dobrze już wiemy, że nasze tamte miasto z Mass Transit, z Green Cities i Mass Transit, ma 165 tysięcy ludzi. Czy wy wiecie, co to znaczy? Poczekajcie, ja mam, może wy to zobaczycie. Nie tu. Czytaj, bo ja to zapisałem przed chwilą tą grę. Ile miało ludzi? Stan konta, populacja. A nie, dobra, dobra. Przesadziłem. 171 tysięcy ludzi. To znaczy, że się zbliżymy do 200 tysięcy. A to znaczy, że to miasto może jeszcze rosnąć. I to dobrze, bo właśnie od tego dziś zaczniemy, czyli od rozbudowy naszego miasta, aby trochę było większe, bo... Powiem wam tak, szczerze, powiem wam szczerze. Ja trochę traciłem nadzieję, że to miasto jeszcze kiedykolwiek się bardziej rozbuduje niż jest teraz, co nie? No bo wszyscy wiemy, no Snowfall to może się już nie chce budować, jakieś bugi czy coś, nie wiadomo co. Ale jeżeli tamte miasto dobiło teraz do 170 tysięcy, pewien, że my możemy dobić do większej ilości w tym mieście. Tym bardziej, że jakiś tam mały popyt aktualnie widzimy na horyzoncie. Nie wiem, czy dotrwa do tego, zanim wybuduję tutaj te wszystkie drogi moje teraz. Tak czy siak, on tam jeszcze jest. I tego się trzymajmy. Dzielnica jest tutaj, świetnie, no to możemy dać, żebyście się budowali. Taka tutaj, taka sobie ta dzielnica. I będziemy dążyć w tym mieście do postawienia arcydzieł architektury, ponieważ tak, mamy tutaj tylko kosmiczną windę, ale powiedzmy sobie szczerze, kosmiczna winda nie jest jakoś bardzo odjeżdżająca w tym mieście. Znaczy ogólnie, czekajcie chwilę, ogólnie kosmiczna winda to kosmiczna winda, tak? Ona jest fajna, jak się ją postawi, czekajcie, wspomnę, okej, czyli udało się. No to fajnie działa i tak dalej, ale jak są takie rzeczy jak elektrownia termojądrowa, prądem się już nie martwisz, chociaż tu i tak się już nie martwimy, więc to co innego. Centrum medyczne byłoby tu się przydało, nie powiem, że nie. Bo nawet trzeba sąd, no to tak akurat możemy zrobić. Czy zderzacz hadronów, który postawiliśmy w ostatnim odcinku z Mass Transit. I to jest to, co bym chciał postawić. Zderzacz hadronów i te inne pozostałe budynki, bo tak. No to jest zderzacz hadronów jest ostatni. Bo te kolejne tutaj, to jeszcze do nich musimy na razie powoli dobić. Natomiast zderzacz hadronów, edukacja dla całego miasta i się niczym nie martwisz, człowieku. Wy to wiecie, co to znaczy? To znaczy, że w tym mieście już zero edukacji. Już nie muszę się tym w ogóle martwić. I do tego będę chciał dzisiaj dobrnąć. Nawet niekoniecznie dzisiaj. Dzisiaj ogólnie parę takich budynków chciałbym poustawiać w naszym mieście. Ale może rzeczywiście zderzacz hadronów, jakbyśmy dzisiaj postawili, to byłoby to. Dobra, tak. Ale zanim tutaj się będę dalej rozmarzać i w ogóle. Tutaj im by się przydała chyba własna linia autobusowa. Chociaż ja tu naprawdę im bardzo dużo tych linii autobusowych puszczam, tak poza tym. Tak z innej strony. To w sumie teoretycznie ta linia może tutaj pojechać do nich już. Już rzeczywiście może bez przesady. Jak pojedzie ta tutaj, ta tego kolorku, to oni też będą tutaj zadowoleni. A ona tutaj będzie jeszcze jeździć po tej drugiej dzielnicy i jeszcze będą mogli się tutaj razem komunikować ze sobą. No, to będzie może i lepsze. Proszę bardzo, jeszcze tu przystanek. Dobra. Powoli tutaj się budujecie. Aby was tutaj zachęcić do budowy, możemy postawić jakieś te zimowe budynki w sumie. Bo ja ich ostatnio bardzo mało stawiam. A doskonale, znaczy na czemu mało postawiam? Bo bardziej się chcę tutaj jakoś te dwie serie tak skręcić w jedną. A doskonale wiemy, że to nie na tym polega. Dobra. To tak. Postawmy sobie sąd. Gdzie jest sąd? Jest sąd. No tak, ale nie, poczekajcie, zastanówmy się, co dzisiaj moglibyśmy wstawić. Bo tak, zderzacz hadronów jest na wyciągnięcie w teorii ręki. Centrum medyczne bardziej by nie wiem, czy mi się... Poczekajcie, o, wiem jak do tego podejdziemy. Zerknijmy sobie na budżet. I tak. Wiecie co? 75 tysięcy wydawana tylko i wyłącznie na... Dobra, no to chyba już. Chyba wszyscy wiemy, co chcemy postawić.
Centrum medyczne, bo... Poczekaj, to jest... A ile na prąd wydajemy? 30, no to nieporównywalnie mniej. Dobra, to co trzeba postawić, aby to postawić? Nie to. To. Sąd. No to dobrze myślałem, to dobrze. Tak, w ogóle jesteśmy na minusie, ale to chyba mniejsza z tym. Akurat w tym mieście, jak jesteśmy na minusie, to tak jak byłoby... Dopiero... W tym mieście to w ten sposób działa. Dopiero... Nie, ale serio, akurat... Akurat co jak cele, w tym mieście to cały czas jesteśmy na minusie. Dobra. Postawimy tu sobie sąd. No, poczekaj, czy my możemy tu wejść? Jolo. Poczekaj, zmieńmy się na... na mewę. To będzie można wylecieć jeszcze. Dawaj, 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 wyleć, wyleć. Przyspiesz. Poczekaj, gdzie? Możemy sobie obejrzeć z bliska tą, ten sąd. No, taki cel, taki budynek. To okrągłe na środku jest ciekawe dosyć. Ale ogólnie latanie mewą to jest to. Dobra, dość zabawy, bez przesady. Nie będziemy się tu bawić przecież. Dobra, jesteśmy na bardzo dużym minusie. O kurczę. Nie mam żadnego pojęcia, skąd to się wzięło. Czemu aż tak duży minus się zrobi? I czemu tu się ludzie nie chcą budować? Postawiłem im park, tak? Postawiłem. Może jeszcze rzeczywiście podstawówkę, jak tu postawimy, to jeszcze będą bardziej przeszczęśliwi. Ale no... No ile? No właśnie o to mi tutaj chodzi, że muszę stawiać te budynki głupie. Ile ja tutaj... Dobra, tak, z komunikacją. Komunikacją wytłumaczę dobrze, bo tak, tu są bambaje. Bambaje tu kiedyś do was dojadą też. Tak, bo tutaj będą jeździć bambaje, żeby nie było po tych dzielnicach, ale to będzie później. Dobra, no i tutaj się powoli budują, rzeczywiście, dobra. Powoli... Jak jesteśmy tutaj z tym budynkiem, co trzeba... Biuro opresji, co to rzesz... To jest to? Okej, dobra, to jest małe, to możemy gdzieś wcisnąć. Ale to bym wcisnął gdzieś w takim bardziej sensownym miejscu, czyli na przykład może w tej dzielnicy. Tam, gdzie jest kiepsko z budynkami. Czyli na przykład tutaj. Biuro opresji idealnie będzie pasować, bo tutaj jest taka, wiecie, no, opresja. Oczywiście wiem, że to nie o to tutaj chodzi, ale proszę bardzo. Postawione, postawione. Co jeszcze postawić? Nic, dobra. Teraz tylko uzbieram do 650 tysięcy, co jest trochę dużą liczbą, jeżeli chodzi o miasta, więc tym się zajmiemy do końca dzisiejszego odcinka. Dobra, no tak, tak jak mówiłem, tu sobie będzie dalej jechać ta nasza droga magiczna. I tak, i tu sobie zrobimy może stację, bo tak, bo to jest oczywiście, tutaj teraz sobie tylko tak budowałem z drzewkami. To będzie oczywiście z koleją jednoszynową na górze. Czekaj, tutaj, no dokładnie. I na końcu będzie stacja. I to będzie jechać, kolej nasza jednoszynowa będzie jeszcze jechać dalej. I w teorii, poczekaj, bo jak tutaj jesteśmy w ogóle z komunikacji? Czekaj, co ja chcę tu postawić? Ja nie mogę. Nie, nie, ja tutaj chcę postawić naszą stację, o tą. Dobra. No, postawmy ciebie tutaj tak. No, całkiem nieźle. I ty tu będziesz mieć dojazd do tego. Poczekaj, bez kolei jednoszynowej. Bo tak, bo kolej jednoszynowa, to się właśnie zastanawiam. Poczekaj, bo tutaj mamy chyba stację... Tak, tu jest... Nie. To jest niemożliwe. Jedynym łącznikiem, chcesz mi powiedzieć, że z tym to, tutaj z tym to jest albo sterowiec, albo ten pociąg. Nie, tu nie ma pociągu. Poczekaj, coś mi tu... Tu nie ma połączenia? Ja nie mogę. Znaczy, ja wiem, że tu nie ma połączenia i tutaj też nie możemy tego z... Kurczę. To chyba trzeba będzie pójść tutaj w pociąg. Albo w metro. No nie wiem, co wy tutaj sądzicie. Ale ja się, powiem wam szczerze, że trochę zdziwiłem tym. Tym faktem się naprawdę zdziwiłem. Bo ja wiem, że to jest ten most bardzo połączeniowy, ale... Ale żeby coś takiego... Tak, jest tutaj teoretycznie ta linia metra. No dobra, to może nad tym pokręcimy dzisiaj, nad tą linią metra. To było dziwne. Bo ten tunel, czekaj, ten podziemny, super, wyjeżdża tu. No, no tak, teoretycznie można by puścić pociąg tutaj stąd. Dobra, poczekajcie, to zanim to i owo, to dajmy im tutaj może promik. Promik też byłby dobry, ale trzeba byłoby tutaj jeszcze wcisnąć jakoś. Tak, wybórz. Tutaj by się wcisnął, no. Tylko gorzej z podłączeniem tego jeszcze tej drogi. Nie no, no, dobra, jest dobrze.
I teraz tak, stąd nasz promik. Ogólnie w tym mieście to jest dużo rzeczy do przebudowania. W przyszłości, oczywiście w przyszłości, dalekiej przyszłości. Nasz promik tutaj sobie tak pięknie wykręci. I dopłyniesz, że kurczę, no nie wiem, tu. O, lewa. No to nie, jednak będziesz się naciepłynąć. Lecisz jeszcze raz. Tu płyniesz obok tych elektrowni, bardzo pięknie. Później tutaj wykręcasz. I skręcasz tu. I dopływasz tutaj. Dobra. Taka takie linia. Żeby nie było, no to będzie jeszcze w jedno miejsce popłyniesz, poczekaj. O, dokładnie, stąd. Dopłyniesz sobie, tutaj się podłączysz z tą linią, bo to by się przydało. Ej, to tutaj jest. Czy tu masz, tak, czekaj, czy tu jedzie autobus i on tutaj się nie zatrzymuje? To jest autobus. Tak, nie zatrzymuje się. Puść go tutaj. No, będzie lepiej, bo będzie się tutaj zatrzymać. Nie wiem, tutaj jest linia niby ta tramwajowa i ta tramwaje można by podciągnąć tutaj, ale nie, to będzie wystarczające. Nie wiem właśnie. Albo pójdźmy w sumie tutaj i tutaj będzie płynąć ten nasz już prom, dobra. No, bez przesady. Bez przesady, już nie będę taki zrzędny. Będź i tu będziesz dopływać. Dobra, daj tam naszą linię. Tak, nasz promik będzie zaczynać sobie naszą podróż stąd. Później tędy. Później dopłyniesz sobie tutaj. Sądzę, że może być jakiś tam natłum nawet na tą linię. I później płyniesz sobie tutaj, bo tu jest chyba mniej płynie osób. No nie, zresztą nie. Później płyniesz tu. Płyniesz tędy i tutaj później wracasz. Powinna być całkiem... Powinniście całkiem dobrze z tego korzystać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, wracając do rozbudowy naszego miasta, bo ludzie o dziwo cały czas tam się budować. Tu jest ten hipermarket, dobra, nieważne. Mój, dzisiaj bardzo dużo też trofeum dostałem z City Skylines, a to jest dziwne dla mnie, bo ja już trochę grałem w Cities i żebym ja dostał teraz trofeum, to wiecie, to nie jest takie proste. Poczekajcie chwilę. Max. Radio. You will inspire your listeners to examine thrilling realms across space, time, and matter. You are always welcome to a full-time position on the faculty here if you ever return to Earth. Take care, my friend. Love always. Dear Professor Lincoln, I don't know what to say. Please roll an excerpt. Ja jestem jeden z moich ulubionych tekstów. Nie słuchałem od początku, ale to jest właśnie ten jeden z tych tekstów, w których się rozpakuje. No, postawimy sobie tutaj park do narciarstwa biegowego. Nawet nie wiedziałem, że to jest to. No, ciekawe. Ciekawe. Dobra, macie tutaj park do narciarstwa biegowego, proszę bardzo. I myśmy sobie tutaj postawili może... Nie, no już tego drugiego nie. I tutaj takie jeszcze ognisko, tak? To jest park z ogniskiem, dokładnie. Dalej, tu mamy... co to jest? To dla skuterów śnieżnych. Brzmi ciekawie i brzmi, że ludzie mogliby być tym zainteresowani. Postawmy wam tutaj to. Proszę bardzo. Mamy jeszcze lodowisko do hokeja. A to jest mniejsze, dobra. To możemy tutaj też postawić swoją drogą. Obok. Dobra, tak, tutaj nie będą z tego korzystać. Swoją drogą, czekaj, przyciągnijmy tę naszą kolejkę jednoszynową. Poczekajcie, zapisywanie gry. Aby jechała tu trochę dalej, faktycznie. No, dokładnie tutaj. Dobra, to jest zrobione, pociągnięte. I tu będziesz mieć jeszcze stopa, drugą stronę. Dobra, wy tu będziecie z tego korzystać, więc będziecie być zachwyceni. I teraz tak, tutaj był ten nasz handel. Tu jest ogólnie z tym prądem też w ogóle. Niezła jazda. Kiedyś te druty usuniemy stąd. Tu jest ten handel i tu jest ten handel. Tu będzie trochę więcej tego handlu, o dokładnie, mniej więcej w ten sposób. Tu mam zmienioną ścieżkę. Tak, bo tutaj jest trochę więcej handlu, no bo tutaj, wiecie, będą przyjeżdżać ludzie i będą może się jakoś tam kręcić bardziej. Tutaj będą nasze dalej te przedmieścia, te domki, które właśnie tak sobie stwierdziliśmy, że tutaj będziemy budować. I dalej, tak, są nagle, zobaczcie, raz stwierdziliśmy w jakimś tam odcinku, już nie pamiętam którym, I tak robimy to przez parę odcinków teraz. To jest naprawdę fajnie, że taki dosyć większy projekt nam tutaj udało się zrobić. Żeby teraz to tutaj kręcić przy tym. Bardzo fajnie.
A, czy tu się zrobiły światła, tu się zrobiły światła. I tu się pewnie zrobiły światła. Tak, bo teraz wy tutaj będziecie przeszczęśliwi, że będziecie trochę inaczej z tego korzystać. Ja też jestem z tego zadowolony, nie powiem, że nie. Tutaj się budujcie i tutaj również. To nie powinno być dla was aż tak bardzo głośne, tak mi się przynajmniej wydaje w teorii. I tak, jeszcze jedną rzecz wam tutaj zrobimy, a mianowicie... Tutaj wam zrobimy... A nie, to poczekaj, to tutaj to trochę przyciągniemy sobie. No tak, bo stąd będzie... Daj tutaj tą. Stąd tu będziesz jechać tak, no mniej więcej dotąd. Do tego miejsca dojedziesz sobie tak droga. I tu będziesz mieć zjazd w jedną stronę i tu będziesz miał zjazd w drugą stronę. Tak, pomyślałem, że... A może wam się przydać jeszcze tutaj jakiś ekstra zjazd w sumie. Ekstra zjazd normalnie. Ekstra zjazd wam może się w sumie przydać, więc czemu by nie. Zrobiłem to trochę źle, ale dobra. Poczekaj. Daj tutaj te trzy pasy, a tu będą po prostu cztery. Wyciszone cztery. O, dokładnie. Dobra, tutaj będą... Tu będą wyciszone trzy. Poczekaj. Trzy, trzy. Dobra. Dajcie zadowolenie, jakim poszedłem na drogę. To ja robię wstra. Tu tego nie ulepszymy. Tak, to ja wiem, kojarzę. Tutaj, tu wycisz. No właśnie, w ogóle ja się tutaj zdziwiłem teraz, że ja tego nie wyciszyłem wcześniej. Tutaj wycisz. Tu jest trochę jeszcze miejsca. O, dobra. Tej by się za chwilę zamienił. Skoro jest tutaj trochę jeszcze miejsca do rozbudowy, no to trzeba się tym zająć, tak? Trzeba to rozbudować. I tutaj wycisz, tu wycisz, tu wycisz. I tutaj... Tu możemy im też nie wyciszyć temu handlowi. Nie wiem, czy oni odczuwają jakąkolwiek różnicę, ale... Ale proszę bardzo. Słuchaj, nie wiem, czemu też zrobiłem... A, dobra, wiem, czemu zrobiłem, bo ten kawałek drogi wyburzyłem. Na chwilę. Dobra, tutaj jest dobrze. To, tu się budujecie i tu jest trochę wolnej przestrzeni, której... Którą właśnie teraz zauważyłem. Tu wam by można jakiś monument postawić. I niekoniecznie nawet mówię o tych monumentach, co o takich monumentach. Bo tak, teatr może nie, centrum handlowe też nie. To byłoby fajne, ale tutaj nie wejdzie, no właśnie. Jakiś ciekawy, nie, to w jakimś też innym miejscu. Sklep wielobranżowy nie. Ratusz miejski, no... No powiem wam, że byłoby dobre miejsce, ale nie. Kino na pewno nie. Katedra w ogóle, jaką trzeba zrobić? 2000 budynków w przyszłym mieście. Trochę będzie trudne. Powiem tak, po prostu było, będzie trochę to trudne. No nie, to poczekaj, jakiś inny budynek. Bo ja bym tu bardzo chętnie jakiś fajny budynek postawił. Okej. Okay. Czekaj, co to jest? Pomnik katastrof. Nie, bo oni tutaj, no mieli katastrofy, ale ostatecznie ich nie mieli. Wielka biblioteka, nie, tu już tych budynków się kurczą. No dokładnie. Sphinx nie wejdzie, ale Sphinx to Sphinx. No ma z tych na pewno w ogóle mamy jeszcze park centralny, tak. Budynek już istnieje, budynek już istnieje. Budynek już istnieje, budynek już istnieje, budynek już istnieje, budynek już istnieje, budynek już istnieje. Czy tutaj jeszcze coś mamy? To miejsce jest zajęte, co to jest? Fabryka półprzewodników, nie no, na wasze sobie. Budynek już istnieje, budynek już istnieje, budynek już istnieje. Czyli ogólnie mamy tylko jeden budynek jeszcze z tej kategorii, no to trudno. Dobra, no to nie mamy zbyt co tutaj wam postawić. To wam postawimy dworzec kolejowy. Nie, dobra. To wam po prostu damy, żebyście się tutaj mogli budować. No, co tu, nie będę tutaj wam dużo kręcić, tak? Po prostu się budujcie. Po prostu się będziecie budować, no. Skoro macie tutaj miejsce, możecie się budować, no to czemu by nie? Tak właściwie. A, tutaj się budujecie, tutaj się to buduje. I tak, bo my oczywiście w dzisiejszym odcinku chcielibyśmy postawić te centrum medyczne. I oczywiście wszyscy wiemy, że byłoby fajnie je tutaj postawić. Chociaż jakbyśmy tutaj postawili, to by bardziej efektownie to wyglądało. No. No. Ale by to był czat. Więc byłoby dobrze, gdybyśmy tutaj to postawili. Ale tak, po pierwsze, mamy tutaj mały budynek, który nam trochę zajmuje miejsca. Okej, dobra. To trochę nam psuje tutaj plan przenoszenia tego. Na szczęście mamy magiczną opcję wybórz. Świetnie. I tutaj... Co mam ten pociąg tutaj naprawdę nie wiem tutaj po co on wyjeżdża do góry, ale dobra. Ale jak już wyjeżdża, to już nie wyjeżdża. Jak musiałbym, że się zechciał, to już nie... To już niech to robi. Nie będę ci aż tak bardzo wchodzić w życie, człowieku. No, czekaj, tutaj sobie zrobimy zakręcik.
Tak, i tutaj będziesz zjeżdżać. Świetnie, dobra. Tak jakby się w ogóle ci nic nie wydarzyło. Pociąg weźesz się napraw. No nie da, zepsuł się. No cóż, takie życie. No ma tak, dalej. Tu mamy jednostkę pompującą. My ją spokojnie możemy postawić zupełnie w inny sposób. Czy ja ją tutaj postawiłem tylko dlatego, że nie miałem zbytnio czasu, gdzie ją tutaj indziej jeszcze postawić, więc ją postawiłem. Poczekaj, 960. Musimy mieć odległość. Powiedzmy, że odtąd sobie odmierzmy. Okej. Okay. Nie odmierzymy sobie. Okej. Okay. A na szerokość jesteś... Poczekaj. Dobra, też tego nie odmierzymy. Na szerokość jesteś 480. No dobra, no to powiedzmy sobie, że stąd. 960 trzeba byłoby wziąć. 960. Gdzieś tutaj. Czyli trzeba go i tak przenieść dwa razy na świecie. Ale przeniesiemy go tak, żeby móc już tutaj to postawić sensownie. Czyli tak. Teraz dajemy sobie tą drogę magiczną. Tutaj, tutaj i tutaj ciebie stawiamy. O, dokładnie, wiedziałem, że wejdziesz. I podłącz ciebie do sieci. Dokładnie to. Nie, to. To też nie to. To wybierz. Dobra. Tak, co my tutaj jest wszędzie ogrzewanie? To też jest bardzo fajne. To też jest fajne, że już pomyślałem o tym. A co ja się później będę męczyć z tym ogrzewaniem? Nie, można po prostu dać im ze wszystkim. Dobra, tu macie na razie kawałek drogi. I teraz tak, tu byłoby fajnie to postawić. Oczywiście fajnie byłoby też mieć na to force, ale chyba możemy wziąć kredyt. Tak, możemy wziąć kredyt, jakby coś. Jak też mi się z czasem? O. O! Naprawdę całkiem nieźle. Wow. I tak, tu mamy naszą kolej, no właśnie. I ona byłaby fajnie. Tak, nad tym metrem się cały czas zastanawiam. Czekaj, w ogóle z tych statków te nasze promiki, to tutaj miały płynąć, opłynie jakieś. Ile z waszej linii korzysta? 17 osób. O, to już jest nieźle, jak w jakimś statku jest 17. Dobrze mówiłem. 30. Wiedziałem, że nam to się przyda. Zobaczcie, że tutaj są te prawdziwe statki, które działają, a nie tak jak to tutaj, że jeszcze ani razu żaden statek nie przypłynął. To jest po prostu tragedia. Okrągły port. Tak, ja go nazwałem. I nic. Nigdy. Nigdy do niego nic nie przypłynęło. To jest po prostu tragedia. To jest po prostu największa moja porażka w tym mieście. Żeby wybudować taki port, żeby nigdy nie zadziałał. No ma tak. Tutaj się w ogóle budujecie. Czy wy tu się, kurczę, budujecie? Bo tak coś kiepsko. Nie wiem, może jakąś szkołę postawię. Może rzeczywiście coś w tym jest. Dobra, daj mi to postawmy tą szkołę. Szkoła nawet tam ekologiczna mam postawimy, proszę bardzo. Jaki ja jestem dobry. Tutaj by to weszło? Weszłoby. No to może jak wejdzie, to niech wejdzie. Dobra. Tak, tutaj ogólnie tych też dużo daje tych zjazdów tutaj. No bo ja wiem po co. Sądzę, że po prostu możecie lubić z nich korzystać, więc wam je tutaj dodaję, dorzucam do pakietu. Tutaj gdzieś jeszcze było? O, dokładnie tutaj był. Tu taki wam dałem, akurat z tego to na pewno dużo osób korzysta, bo tutaj jest to ostatni taki tutaj jakikolwiek skręcik, więc tak, tutaj to z niego korzystają. Są do lotniska też korzystają, akurat to co innego. O, tutaj widzę, że widzę, gdzie wy idziecie. Tak, bo oni tutaj mają własną linię metra. Dobra, wracając do Meditum, czyli do tego naszego arcydzieła architektury, które tutaj chcemy postawić. Zobaczmy, jakbyś tutaj ładnie wszedł. Bo ja wiem, że te helikoptery i to wszystko byłoby najlepiej, żeby tutaj obok ciebie postawić. I nie mówię, że tak nie będzie, tak? Ale... Spokojnie, człowieku. Słuchaj, tutaj są sterowce też obok, więc będzie już komunikacja. Nie, i właśnie tutaj bym chętnie podciągnął tę naszą kolej jednoszynową, ale dobra, nad tym się jeszcze zastanowimy. Bo ogólnie idealnym jest na koniec naszej kolei jednoszynowej, to pierwsze, bo postawimy tutaj stację metra. Tu jest stacja metra. Okej. Ale jakbyśmy tutaj podciągnęli, to nie byłoby źle, naprawdę. Naprawdę, wam tak powiem. Jakby tutaj była stacja, to... No, to... Tak, tylko tu nie ma zbytnio jak jej postawić. Dobra, niech będzie nawet tutaj. Nawet tutaj może być. Bo tu po prostu by się przydało to podciągnąć, żeby jakaś tutaj linia faktycznie dojeżdżała. Czemu? No bo... Bo nie ma czemu. Bo tutaj po prostu jest dużo tej komunikacji, a wszyscy wiemy, że
bardzo dobrze to wpływa na nasz rozwój, jak jest dobra komunikacja i dobre przejazdy pomiędzy komunikacjami, a tu właśnie tego tak aż dobrze nie ma. Czekaj, co? Rozwaliłem mnie ten tunel. Rozwaliłem pociągi, a nie... Tak patrzę, co jest? Wyjazd z metra? Przecież to jest niemożliwe. No właśnie jest niemożliwe, a ta widzność chciałeś zrobić, żeby to było możliwe w Skyscanners bez modów. To się, tak się nie da. Tak się niestety nie da. Dobra. Kurde. No nie! Zepsułem jeszcze sterowce. Akurat sterowce to bardzo... Bardzo nie lubię rozwalać, bo one... Bo to sterowce, tak? One są na innym poziomie. Weź to teraz... Okej, okay, dobra, udało się rozwalić. Dobra, tutaj był ładny dojazd. Dobra, ładnie. Teraz, poczekaj. Tu. Tak, nie będziemy się teraz takiego tutaj z twardego zakrętu, tylko sobie będziesz po prostu tutaj skręcać. Dobra, poczekaj. Tak, ty teraz masz tutaj stopa. O, dokładnie. No masz go, czy nie masz? No, kurde. Dawaj, tu masz stopa i tu masz stopa. Dobra. I tu jeszcze kolej jednoszynową i będziecie w ogóle boscy. Dobra, wracając do naszego meditum. Czy tutaj nasz ten budynek się zmieści? Zmieści się. Zmieści się. To znaczy, że to dobrze. Naprawdę fajnie. No dobra. Poczekaj. O. Dobra, zróbmy to w ten sposób. Dajmy sobie trochę więcej miejsca, bo chcę mieć, żeby tutaj tak już się zakręciło. Boże, jeszcze burza. Wszystko. W ogóle jak tam jesteśmy 27 minut odcinka już. No tak. Dobra. Zmieści się. Zmieści się. Co jest? Weź 200 tysięcy, mówię do ciebie szczerze. I weź wtedy 60, bo żeby zaraz tutaj nie umrzeć. Dobra, to jest dobrze. Znowu ktoś do mnie coś nadaje. Ech, ja tego nie lubię. Dobra, no i tak, i tutaj... Poczekaj, możemy to sobie wydłużyć. I tutaj to sobie te sterowce przestawimy. Okej, dobra, poczekaj. Poczekaj, trzeba wejść w mapę transportu, włączyć pauzę. Wejść w sterowce, właśnie tego nie lubię, tych linii sterowcowych, bo je się bardzo trudno przestawia w jakikolwiek sposób, a mogliby to jakoś też trochę tam ustawić lepiej. No ma, ty będziesz mieć teraz tutaj stacyjkę? Nie, kurczę. I stąd, właściwie to jest przystanek, a nie stacyjka, będziesz sobie tutaj do tego dolatywać i naszą linię, poczekaj, było jeden tu, drugi tu. Świetnie. I żeby nie było, że wam tutaj nie daje teraz dojście, jak tu kurczę dojść. No tak, poczekaj, możemy na razie play. Bo tak, bo mamy tutaj w ogóle obok dworzec, co jest dobre, bo będzie łatwy dojazd tutaj. Ogólnie to jest teraz tyle tej komunikacji do tego. Tak, a budynek sam z siebie nie ma jeszcze podłączenia do żadnej drogi. Bardzo fajnie, nie śmieszne. No, teraz sobie zrobimy to w ten sposób. Okej, okay, dobra. I tak, na wprost tego budynku fajnie byłoby postawić jakiś fajny budynek. Fajnie byłoby postawić jakiś fajny budynek. Ja to nie mogę. Ja to jak coś powiem, to już ludzie to już wszyscy umierają. O, bo ja mam 150 tysięcy, to też jest fajnie. W ogóle nie. Dobra, jest noc. Coś w tym jest. Na razie nie wydawajmy żadnych forsy. Tak, i możemy się zająć wyburzeniem naszej... No właśnie, możemy się zająć wyburzeniem tych budynków. A nie, to jest ten budynek, których nie wyburzamy. Okej, to możemy wyburzyć chyba. O, dokładnie. Oni są i tak bardzo szczęśliwi. Tutaj są ci mało szczęśliwi, ale dobra. Możemy wyburzyć tutaj szpital. Fajnie. Zawsze to chciałem zrobić. Poczekaj, jak jesteśmy ogólnie teraz z opieką? Pojemność placówek 5 tysięcy, chorzy 3 tysiące. Ile masz placówek? W sensie, jaka jest twoja pojemność? 1000. Okej, dobra. Twoja pojemność jest 1000 i ty nie działasz jeszcze. Może jeszcze nie załapał, że drogą go podłączyłem. Albo stwierdził, że... Dobra, moja robota skończona. Hańba. Może po prostu stwierdził, że nie jest niezbędny w tym mieście, czy co?
Nie, naprawdę, zaczyna się zastanawiać. Tacie jest budynek, halo. Ale czemu żeś ty, czemu nie chcesz działać? Tak, swoją drogą. Tu jest ten zwykły przemysł. Tutaj możesz się jeszcze budować, a tu sobie zrobimy zjazd w dół. O, dokładnie. I tu sobie wyjedziesz. O, jest, zaczęli wyjeżdżać. Trzeba było chwilę poczekać po prostu. No ma. No, zobaczcie, ile teraz tego tutaj wyjeżdża. No, nie mogę. O, dokładnie. Ktoś już to siedzie. Świetnie. Dobra. Mamy 357 tysięcy, a bo ja wiem skąd. A bo ja wy... Ło, panie! Co to jest? Ja zawsze pamiętałem, że jak oni tu wyjeżdżają, to jest masakra, ale... Zapomniałem, że tu już jest taki konwój. Okej, mają ogólnie całkiem ładny dojazd do tego. Chociaż możemy jeszcze im pomóc. Czekajcie. Się odwieźć się Cities. Tutaj zrobić zjazd. Dokładnie. Okej. Tu zrobić dojazd. I tu będziecie mieli po prostu własny zjazd autostradowy. Będziecie się tam rozjeżdżać, a nie jechać mi tutaj do tej głównej części. Dobra, czy ktoś już się wykorzysta? Jakiś pojazd komunalny jedzie. No tak. Można było się domyśleć. Ktoś do ciebie może dojechać. Pojazd komunalny. To tak, możemy powoli wyburzyć te nasze wszystkie budynki. Czyli na przykład to będziemy wtedy bardzo dużo forsy zaoszczędzić swojego. Tak, tu jest jeden szpital i szpitale zbytnio bym nie chciał usuwać, bo szpital to szpital, tak? Tak, to jest, nie, tutaj też tego bym zostawił. Tak samo całą edukację zacząłem wyburzać w tamtym mieście, nie wiem, zobaczymy jak będzie w kolejnym odcinku, jak wszystko wyburzyłem. Dobra, sauna to sauna. To też rzeczywiście, to jest kolejna sauna, to nie. Tu się coś zepsuło. Aha. A tam się cały czas psuje, dawa. Tak, bardzo dużo tych saun mamy w ogóle w tym mieście. Tego zapomniałem. Tego nie widziałem. A, tu jest jakaś klinika. No, daleko od całego miasta, ale sądzę, że nie powinno być jeszcze aż tak źle, jak ją wyburzymy. Dalej, gdzie jest jeszcze jakaś klinika do odstrzelenia? Tu jest klinika do odstrzelenia. Świetnie. Z komunikacji korzystać albo z własnego samochodu, teraz jak jesteście chorzy. A nie, że ja wam będę musiał teraz podwózki robić. Bardzo dobrze. No a tutaj to jest co innego. No nie, znowu się radio zawiesiło. Albo bardzo cicho gra. Nie wiadomo. Jedno lub drugie. No a tutaj jest ogólnie całkiem nieźle. Są szpitale. Tak, ja mam bardzo dużo tych szpitali po prostu. Kolejna sauna i ja nie mogę. Ja mam tu więcej saun. Samych budynków sensownych. Dobre. Dobre to jest. Dobre, ale jeden szpital byśmy mogli wyburzyć w sumie. Na przykład ten. Bo szpital dużo ciągnie. Nie ukrywajmy. Szpital dużo ciągnie. Poczekaj, może jeszcze gdzieś by się udało jakiś szpital wyrzucić. O, ten tutaj. Tak, bo tutaj on też duże miejsca przy okazji zajmuje. Proszę bardzo, szpital odstrzelony. No, a tak, zeszliśmy trochę. Mamy teraz tam z 3000, a potrzebujemy 2000. Czyli teoretycznie jeszcze jeden szpital możemy sobie odstrzelić. No, co to jest? Czy to jest laboratorium medyczne? A bo ja klikałem saunę, okej, dobra. Może w ten sposób? Nie, a nie tak to samo pokazuje. A, bo to jest uniwersytet, dobra, nieważne. Nieważne, nie było tematu. Możemy chyba to wyburzyć. Dobra, bo tu było strasznie tego dużo ogólnie też, tak, pomijając to. Dobra, sądzę, że to było dobrze, to było zrobione. Mamy tam, no, 34 minutę odcinka, to znaczy, że... Spieszę się z zakończeniem odcinka oczywiście. O, patrzcie. Patrzcie. Patrzcie jak City Skylines działa. No ja nie mogę rzeczy. Okej. Okay. A jak ja bym chciał teraz... Nie, czekaj, nie, ja bym chciał właśnie tutaj. Tylko tutaj nic nie ma. Ja nie mogę. Ja nie mogę. City Skylines, mogłeś się łaskawie odwiesić. Czesz ty kurczę. Widzicie, nie, naprawdę. Teraz widzicie na swoich własnych oczach. Coś się ostatnio bardzo zawiesza. No bo wiem mniej więcej co to jest. Wiem co to za budynek, ale tak czy siak Cities ostatnio ma naprawdę niezłego. Normalnie jakby był na jakimś haju czy coś. Tak zwanego, czy to jest ta droga? Jest to ta droga, świetnie. Dobra, wracając do meritum, czyli do naszej kolei. Tym się zajmiemy w następnym odcinku, żeby nie za dużo było dzisiaj. Natomiast tak, ta nasza kolej jednoszynowa podjedzie sobie oczywiście tutaj do tego przemysłu.
I to oczywiście w jakiś bardzo skandaliczny sposób. Nie wiem jeszcze jaki, ale skandaliczny. Nachęciłem to postawił po prostu gdzieś tutaj. Nie, właśnie gdzieś bym tutaj tak trochę dalej tego przemysłu całego postawił. Poczekaj, ona chyba już zaczęło działać. Chyba nie zaczęło jeszcze działać, no świetnie. Dobra, zróbmy sobie tu w ten sposób. Nie, dobra, nie, bliżej, trochę bliżej. Dobra, tyle, może być, już jest max. Aha, dobra, to zrobimy to sobie w ten sposób. I poczekaj. No, tutaj sobie zrobimy... Szty. Poczekaj, bo tak, bo ty... Ja nie mogę, to było dopiero użycie przycisku. Złego. Dawaj, tu jeszcze raz, wyłącz siatkę. Wyłącz to i zacznij się bawić, człowieku, normalnie, po ludzku. Dobra, to wybórz. I tutaj daj dojazd, drogi. I dziękuję bardzo. Świetnie podłączone. Przemysł tutaj się buduje. I teraz tak. Tutaj jak to sobie było... Tak, możemy tu już chyba ten prąd usunąć. W ogóle prąd... Tak, ten prąd możemy usunąć. Tak samo ten prąd możemy usunąć. Tutaj chyba się już łączy. O, dokładnie nawet. Tutaj się łączy, ale fajnie. Łączy się? Łączy się? Jakim cudem się łączy? Nie łączy się. Dobra, to sobie zrobimy to w ten sposób, bo jednak wolałbym, żeby była pewność, że się łączy. Ogólnie nie, naprawdę całkiem nieźle, 153 tysiące. Znaczy, jeśli poniżej 50 tysięcy dzisiaj odcinek, bo to pamiętam. A mamy dzisiaj, a na koniec odcinka mamy tyle, no to jest naprawdę nieźle. Tak, pomijając to, że Cities to ma Freeza dzisiaj. Ma takiego dzisiaj Freeza, nie naprawdę, no. Czy, bo wy to przecież widzicie, tak? Czy wy widzicie, jak on mi tutaj, kurczę, próbuje z nim ja tutaj grać, a on... No, właśnie. Dobra. Tak, to możemy... Nie, tego nie możemy włożyć. Wybłóżmy to tutaj. Stąd przesuniemy w inne miejsce. Wybłóżmy, przesuniemy w inne miejsce. Wybłóżmy, czyli przesuniemy w inne miejsce. Ja nie mogę. Dobra. Stąd daj tą, przecież łaskawej drogę. Nad parkiem. By było fajnie przejechać. Okej, okay, dobra. Pojedź tu na maksa do góry. Czyli to jest ten max, świetnie. I tutaj dojedziesz do tego. Dobra, poczekaj, tu sobie dojedziemy trochę w dół. I tu dojedziemy, dobra, tu jest zrobione. Teraz tak, tutaj sobie trzeba byłoby... Nie, najpierw sobie zróbmy tam autostradę, rada, aby tutaj dojeżdżała do tego. Dobra, to jest zrobione. Później tam autostradę jakoś trzeba zrobić, żeby dojeżdżała do tego. Okej, okay, tak i tak. I teraz podłącz sobie to tutaj, dobra, świetnie. Teraz wyłącz to skrzyżowanie. Tu się kurde takie zrobiło teraz skrzyżowanie. Tu się teraz tyle będzie działo. No, czekaj, tu jest handel, dobra, handel, tak, fajnie w ogóle, że handel tutaj się buduje też swoją nogą. To ciupkę jak ciupkę, ale buduje się. No, tak jak mówiłem, ten budynek teraz się tutaj nie postawi. I stąd skończmy tą linię kolei jednoszynowej, bo już naprawdę chciałbym to mieć dziś już skończone. Końcowa stacja jest tu, żeby nie było. To już jest pewne, tak? A to w sumie też byłby dobry pomysł. Tak, zróbmy to. Zróbmy to. Postawimy sobie tutaj dużą stację. Nie to, że się cieszę, ale jak postawimy sobie większą, będzie prościej tu podłączyć to wszystko ze sobą. No dokładnie, widzicie, tu jest prosta ścieżka. Tu będzie prosta droga. I tu będzie proste wyłączenie skrzyżowania i tu skrzyżowanie... Dobra, to było już trochę głupie, żeby tutaj się zrobiło skrzyżowanie. Kurczę, chrypa mnie zaczyna już brać przez to tak dużo gadania. Z dużo odcinków. Dobra, no i tak, stąd jedziesz sobie tu prosto stronę, bo mam tutaj się jeszcze ulepszyć drogę, to chyba też dobrze. I tutaj się zastanowimy, jak to będzie jechać. Bo tak, bo mamy tutaj naszą stację i tu w ten nasz... To cokolwiek tutaj jest, tu są jakieś parki, policja, tak, no. No, by dałoby się tu nawet całkiem zacnie rzeczywiście postawić tą stację, jeszcze z metrem podciągnąć, ale nie będziemy tutaj tego podłączać, po prostu sobie wykręcimy tutaj i sobie postawimy może stację tu. Tak, tutaj i tu później będziesz wykręcać, dobra, to tu jest dobrze. To rzeczywiście tutaj będziesz skręcać i później będziesz jechać
tędy i tu zaraz zobaczymy, jak to będzie się dalej ciągnąć. Okej, okay, dobra, całkiem rzeczywiście mam dobry pomysł. Swoją drogą, nie mam żadnego pojęcia, co to jest tutaj to. To tutaj to nie mam żadnego pojęcia. Tak samo jak nie mam żadnego pojęcia, czemu Cities tak się bardzo zawiesiło. Nie, naprawdę... Tak przywieszonego Citista ja już dawno nie widziałem. Bo wy najlepiej widzicie, ja prawie tutaj żadnych... O, tu się ikonki odblokowały. Ale ikonki ogólnie to prawie wszystkie poznikały. To jest bardzo dziwne. No, czy teraz tak? Czy tu będzie teraz tak? Tu będzie problem. O, było. Teraz mi się tak udało zrobić, że... No bo tutaj nie wiem, jak go ponieść, jak... Nie ma. Tak, ogólnie co byłoby... O, człowieku, to byłoby to, czego byśmy chcieli tutaj. Dobra. Tak. A gdzie idzie ten... Bo ja nie pamiętam zbytnio, gdzie idzie ten pociąg. Wow, co to jest? To nie to, to jest to. Dobra. Okej, okay, tutaj tu tak sobie skręcasz. No dobra, no to musimy wyburzyć, bo tutaj no jednak... Jednak nie mam zbyt dużo pomysłów, jak tutaj to zrobić, żeby to ominąć. Tu sobie będziesz po prostu skręcać. Tu sobie będziesz... Okej, okay, za mały skręcik. No tak, mogłem się domyśleć. Jeszcze raz. Tu sobie skręcasz. Później... Co jest? Okej, okay, dobra. Tutaj i tutaj podłączasz. Bardzo ostry zakręcik. Będą pociągi zwalniać, ale... Ale mnie to teraz nie interesuje, bo chciałem skończyć odcinek. Która jest minuta odcinka? 42 minuta odcinka. To się tak właściwie... No wiem oczywiście, że mamy... O wiele naprawione bardziej teraz na całą opiekę zdrowotną, NFZ tak zwany. Tak czy siak, niedużo zrobiliśmy. Czekaj, tu sobie zrobimy tak. Tak, tak, świetnie. I teraz sobie zrobimy tutaj zakręcik do tego, dobra, dobrze. I teraz z tym trzeba się jakoś podłączyć z tym. Żeby było najprościej, tak żeby najmniej budynków zniszczyć oczywiście. No jest to w ten sposób. Tu byłoby dobrze, gdyby przyjechał nad tym. Ale tu musisz przyjechać jeszcze nad tym, dobra. Dobra, okej. Tu tak. Tutaj w ten sposób. I czekaj, co jest. Dobra, nie, to teraz tak. Ty musisz przykręcić tutaj śrubę. O, dokładnie. Później jedziesz tutaj nad tym... O nie, tunel! Tunel i wiadukt! Tak... O tym to trzeba zrobić jakiś kabaret. Tunel i wiadukt. Nigdy się nie pogodzą. City Scans, pozdrawiamy. No, tutaj akurat całkiem nieźle z tym tunelem wyszło. Wyszło albo wyjdzie, jeszcze nie wiadomo. Tak, tu sobie przejedziesz. Tu jest kolejny tunel. Dobra, świetnie. Tragicznie. Kolejny tunel, no dobra, to tragedia. Okej. Tutaj dojedziesz dotąd i tutaj trzeba zrobić zakręcik i dojedziesz dotąd. Dobra, całe podłączone, przerzućmy całą linię teraz. No tak, może ta linia w ogóle to będzie jakaś naprawdę całkiem długa. Jedziesz teraz aż dotąd, panie kolego. O, jeszcze zapisywanie. Mam nadzieję, że zapisało to, że tutaj kliknąłem, żeby się to budowało, bo jeszcze timelapse dla was muszę dzisiaj zrobić, ja nie mam... To, że nie mam pomysłu na jaka będzie muzyczka, to nic. W porównaniu z tym, że muszę jeszcze wymyślić parę innych rzeczy. No, a tu sobie zróbmy jeszcze ścieżkę, tak w ogóle tutaj... Tu jest te metro, tak jak sobie zrobimy tutaj ścieżkę, to będzie zacnie. Dobra. Zróbmy tutaj przystanki. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie akurę. Jeżeli wam się podobało tutaj ogólnie co to bije i jesteście ciekawi co będzie w kolejnym materiale, możecie kliknąć subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i to chyba tyle z dzisiejszego odcinka, więc... Tak będziemy sobie tutaj zakończymy dzisiejszy odcinek. I zobaczymy się już wkrótce. Wkrótce, nie powiem wam kiedy, bo sam nie wiem. Ale zobaczymy się wkrótce. Ostatnią rzecz, jaką sobie sprawdzimy, poza tym, że mamy bardzo duże forsy, to jest nasza kolej promiki. Mamy tą naszą... To jest ta nasza nowa linia, co puściliśmy sobie. Rzeczywiście trochę ludzi z niej korzysta i w kolejnym odcinku tym się jeszcze zajmiemy. O, możemy spłacić obydwa kredyty, bardzo dobrze. Ale nie o to mi chodziło.
Linie sterowcowe to inna bajka, także dużo ludzi z nich korzysta. Chodziło mi oczywiście o tą naszą linię, tak, z tej korzysta dużo, ale to jest inna linia, trzeba jej dać tam sobie za 50%. Chodziło mi, to jest jeszcze jakaś inna linia, z której też trochę ludzi korzysta, chodziło mi o tą linię. O tą naszą nową tutaj. Dobra, widzę, że na razie tutaj powoli dojeżdżają nasze pociągi, ale jeszcze nie mają jako takiego dużego brania. Dobra, dobra, zobaczymy, spokojnie pożyjemy, zobaczymy. I będziemy się tutaj mniej więcej bawić. A tu widzę, jakiś pociąg jedzie. Jedzie. Dobra, to sobie zakończymy nasz dzisiejszy odcinek przejazdem na tym pociągu. Poczekajcie. A dokładnie. Do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!